Rozpatrując temat przebaczenia, to chyba trzeba mieć na uwadze, przynajmniej ja mam na uwadze, słowa Jezusa w rozmowie ze świętym Piotrem, kiedy święty Piotr mówi: Panie, że mam 7 razy przebaczyć mojemu bliźniemu, jeśli zawinił, a Jezus mówi nie 7 razy, tylko 77 razy, czyli nieskończenie wiele. Ale łatwo mówić o przebaczeniu, natomiast czy łatwo jest przebaczyć, to wiem po sobie, że nie. Kiedy byłem 18 lat poza wiarą, poza religią, poza kościołem, to w ogóle takie przebaczenie innym w ogóle mi nie przychodziło łatwo. Natomiast zauważyłem, że kiedy oddaję to Bogu, już teraz, kiedy doznałem tej łaski wiary, a nastąpiło to w 2013 roku, to jest mi dużo łatwiej wybaczać ludziom, wybaczać sobie. Wybaczenie sobie tego, że jesteśmy istotami ułomnymi, błądzącymi, istotami, które upadają. Ja też musiałem wybaczyć sobie moje przeszłe życie. To, że popełniałem szereg błędów, to, że pokrzywdziłem ludzi. To, że raniłem innych. Tak naprawdę raniłem siebie. Mam historię taką, że 1,5 roku temu zostawiła mnie żona. To nie jest dla mnie łatwe. Powiedzenie takie, wybaczam Ci, proszę Cię o wybaczenie. Nastąpiło, natomiast spotkałem się z murem. I myślę sobie tak, że do tego, żeby w pełni przebaczyć sobie czy drugiemu człowiekowi, potrzeba czasami dużo modlitwy i czasu. Ale kiedy się odda to Bogu, to wiemy, że to przyjdzie, prędzej czy później. Wiem, że gdybym trzymał te zranienia w sobie, gdybym trzymał, nie puszczał tego, nie oddawał tego Bogu codziennie, bo tak naprawdę każdego dnia się nawracam, każdego dnia podejmuję walkę z własnymi słabościami, lękami, z moim człowieczeństwem. I wiem, że gdybym tego Bogu nie oddał, nie oddawał Mu codziennie, nie zawierzał Mu, no to dzisiaj byłbym pewnie sfrustrowanym jakimś człowiekiem, który topi smutki w alkoholu, szuka jakiejś odskoczni, a tymczasem mam w sobie olbrzymi pokój, pokój ducha, którego bym nie zamienił na nic innego. To tyle chyba. Chwała Panu. Nazywam się Marcin Kwaśny i chciałbym Państwa bardzo zachęcić do tego, żebyście się zainteresowali projektem filmu pod tytułem Największy Dar. Będzie to produkcja dotycząca przebaczenia. I to też będzie jakiś duży dar z Państwa strony, Państwa czas, jeżeli zapoznacie się z tematem i jeżeli będziecie chcieli wszystko w wolności wspomóc tę produkcję, to bardzo namawiam. Myślę, że powstanie film, który nas wszystkich poruszy. Dziękuję.